W imieniu Lubartowskiego Ośrodka Kultury dzisiaj, 7 marca, dzień przed Świętem Kobiet, zapraszamy do obejrzenia występu kabaretu Smile. W ubiegłym roku Smile gościł dokładnie 8 marca. Może będzie to taka tradycja w Lubartowie, że na Dzień Kobiet będzie ten kabaret do nas przyjeżdżał. Dzisiaj życzę Państwu miłego wieczoru i przed Państwem kabaret Smile. Właśnie nie wiem, na którego z panów ładnych się patrzeć. No ja nie wiem. Też pani wybór. Na ładniejszego. No właśnie, obaj są przystojni. Czyli w lewo. I w lewo od kamerzysty. Dobra, panowie, ja się zastanawiam, patrząc na was w ogóle, no, na scenie jesteście świetni, wszyscy się fajnie bawią, ale czy nie obawiacie się czasami, bo publika jest wymagająca, tak? Nie obawiacie się czasami, że wasz nowy sketch zostanie przyjęty średniawo, tak? Umówmy się, bez śmiechu, oczy otwarte, no i w ogóle co wtedy się dzieje, nie? Co robicie, jak reagujecie, nie boicie się tego? Oczywiście, że się boimy, natomiast gramy ten sketch od początku do końca, tak jak sobie ustaliliśmy go na próbach. To jest wpisane w nasz zawód, że możemy w jakiś sketch nie trafić, ale no, kto nie próbuje, ten nie wie, prawda? A co w drugą stronę, jeśli na przykład wydaje nam się, że będzie słaba, to wychodzimy na scenę, jest hit. Tak, i co? Nie sztuką by było napisać jakiś sketch i nie zagrać go z obawy, że się nie spodoba, bo to by było bez sensu. Dobra, a powiedzcie mi, czy te wasze skecze są zawsze wyreżyserowane, uczycie się tego na pamięć, powtarzacie kwestie, czy jednak jakieś, czasami to jest improwizacja? No oczywiście uczymy się tekstu, bo bez znajomości tekstu to chyba byłoby słabo. Natomiast oczywiście zawsze zostawiamy sobie furtkę na teksty, które pojawią się na scenie. Może publiczność do czegoś się zainspiruje. Często jest sketch prowadzony na jakieś postaci. Gdzieś ktoś się dobrze poczuje jakąś chemię między publiką albo coś mu wpadnie do głowy. To rzuca, drugi odbija i ten tekst już wchodzi w ten sketch na następnym występie jako już taki podstawowy. Widzę, szanowni państwo, że w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. Tak niby jakaś reakcja jest, ale nie w tych momentach, co trzeba. Także ja jestem zmuszony wybrać spośród państwa jakąś osobę odpowiedzialną za kontakt. Może pan tu z przodu, jak ma pan na imię? Jak? Adam. Adam? Adam. No trudno, niech będzie. Słuchajcie, to Adam będzie osobą odpowiedzialną za kontakt, czyli jak tam z tyłu widzicie, że Adam się śmieje, to wszyscy leją pod siebie. I tego się trzymajmy. Uważaj, Adam. A powiedzcie mi, jacy wy jesteście prywatnie tak po godzinach? No, musicie bawić ludzi na scenie, no to wiadomo, tak? Nie musimy, my chcemy bawić. No to chcemy, jest... no dobra, Po występach zamieniamy się w super zwykłych obywateli i normalnie płacimy podatki. No, narzekamy. Jeździmy na desce, palimy jointy, jak każdy. Palicie jointy, tak? No ale dobra, pytam, czy tak prywatnie zawsze jesteście pełni poczucia humoru? Tak, no generalnie to właściwie było w drugą stronę zadziałało, że najpierw mieliśmy poczucie humoru, a później założyliśmy kabaret. A nie tak jak niektórzy sądzą, że najpierw kabaret, a później nagle pojawia się poczucie humoru, bo to by nie miało sensu. Zawsze byliśmy, z Andrzejem się bardzo długo znamy i jakoś odpowiadał nam wzajemnie swój humor. I ludziom też odpowiadał, co najważniejsze chyba, no i stąd powstała idea w ogóle całego kabaretu. Proszę nie mylić, bo często tak jest błędnie, że kabareciarz okej, powinien posiadać poczucie humoru, natomiast to nie jest tak, że jak go spotkasz na ulicy, to on będzie w każdym momencie żartował, bo to nie oznacza, że ma poczucie humoru, tylko po prostu... Jest na kawały. Tak, tylko poczucie humoru jest wykorzystywane w sytuacyjnym żarcie, no bo kawały to każdy potrafi odpowiedzieć, prawda? A powiedzcie mi, czy oglądacie swoje materiały, które zostały gdzieś tam zarejestrowane i wyciągacie potem jakieś wnioski? Cholera, no to zrobiłem źle, powinienem to poprawić, to wyszło głupio? No my często nagrywamy na występach swoje skecze, co by sobie zobaczyć, jak widz spojrzeć na to takim chłodnym okiem. Natomiast jeśli już się sketch pojawi w telewizji, raczej już jest dopracowany, no też czasami coś się tam zdarza, że mogłem coś lepiej zrobić. Natomiast ja osobiście nie lubię o siebie oglądać w ogóle naszych skeczy. Mam cały pokój w swoich plakatach. Czyli jesteś w sobie zakochany. A powiedz mi, dlaczego? Co możesz o sobie powiedzieć, tak żeby, nie wiem, inni pokochali cię również? Nie no, dziwię się wszystkim osobom, które nie mają w sypialni mojego plakatu.
jak nie macie, to zróbcie, no, po prostu. Zachęcamy, ale dlaczego? No, daj mi jakiś taki argument, słuchaj, no, ostateczny. Ja powiem szczerze, że byłem w jego sypialni, fajnie to wygląda, polecam. Co ma w sypialni stać? No, ten plakat jego, no. Oprócz... Andrzej też ma mój plakat w sypialni. Przepraszam, to wy macie swoje plakaty nawzajem, tak? No dobra, mamy wspólną sypialnię. Ale wiesz, co to oznacza tak naprawdę dla widzów teraz? Co? No, wspólna sypialnia, wy panowie obaj. Oznacza, że to żart na przykład i to jest fikcja literacka. Tak, i oznacza też, że nie wydajemy fortuny na hotele, tylko bierzemy pokoje dwuosobowe. Aha, czyli wydało się. Czyli jak jesteście gdzieś tam w trasie? A więc zaczynajmy. Posiadam w rękach papier toaletowy świeży. Ale to nie jest jeszcze koniec sztuczki. Teraz proszę uwagę i koncentrację. Papier z ręki prawej wędruje do ręki lewej. A teraz proszę absolutną ciszę. Hokus pokus, czary mary. I jest w prawej. A teraz abrakadabra i znów jest w lewej. Udało się! Udało się! I w ten oto magiczny sposób rozpoczynamy występ kabaretu Smile. Cudowne miejsce, cudowny wieczór. Przygotowaliśmy dla państwa moc. Już ja? No nie, no. Ale słyszałem cudowny. Cudowny wieczór, cudowny państwo, ale na pewno pan, panie Stanisławie, no. To ja czekam. No ja wiem. Tak, to jest pan Stanisław. Jedna z niespodzianek dzisiejszego wieczoru. Znaczy, miał być niespodzianką. Stasiu, widać cię, wiesz? Szanowni państwo, co mógłbym powiedzieć o Stanisławie? No cóż, mistrz ciętej riposty. Znany podrywacz z Niemiec. Przywitajcie go bardzo serdecznie przed państwem, pan Stanisław! Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. No i na początek niestety od razu muszę państwa przeprosić, że tak długo musieliście słuchać tego wycierucha, ale na szczęście jestem już ja. A jeszcze tak się zastanawiam, czy poczucie humoru wasze, nie? Jest cechą wrodzoną czy nabytą? No, ciekawe pytanie, powiem szczerze, właśnie, bo bardzo mi się podoba, rzadko się takie pytania ciekawe zdarza na wywiadach. Sama wymyśliłam. Tak. No ja myślę, że to jest wrodzone, to jest tak jak kwestia wyczucia sytuacji, to musi być takie, to człowiek coś takiego musi mieć, żeby nie przegiął jakiejś takiej linii, żeby dobrze trafił, żeby znalazł się w odpowiednim takim momencie, żeby to było wyważone. No myślę, że to jest dużo cecha już taka wrodzona, ale też poprzez życie i poprzez naszą pracę no, szlifujemy to i że tak powiem, sytuacje się powtarzają i uczymy się, tak jak człowiek. Trochę jak kultura osobista. Każdy ją ma, a można nad nią pracować i prawda, być lepszym w tym. A jak oceniacie ogólnie Polaków? Przez pryzmat właśnie poczucia humoru. Czy brakuje nam tego uśmiechu? No brakuje, no ale to ciężko się też dziwić, marnie zarabiamy, same problemy i to nie nastraja do tego, no i naprawdę trzeba mieć w sobie naprawdę dużo optymizmu, żeby zacisnąć zęby i powiedzieć, że generalnie to jest taka rada moja, ja też tak staram się podchodzić do życia, żeby zacząć od siebie, w sensie generalnie każdy by obiecał, taki byłoby na przykład jeden dzień, załóżmy 9 marca, że obiecujemy, że będziemy optymistycznie patrzeć na świat, ale wszyscy Polacy, to zobaczcie, w jakim pięknym kraju byśmy mieszkali, także przez jeden dzień, ale żeby to później utrzymać, prawda, no właśnie, no jest ciężko, to wiadomo, natomiast uśmiechajmy się, tak po prostu, bądźmy życzliwi dla siebie. A powiedzcie, czy lubicie się śmiać z jakichś absurdów polskich, na przykład z polityków? Z polityków raczej nie. Staramy się nie robić skeczów politycznych. Dlaczego? Dlatego, że są od nas lepsi w tym temacie, po prostu satyrycy polityczni, a po drugie... No sami nie mamy w tym zabawy, jak robimy coś o polityce, a... To jest samo w sobie śmieszne, tak naprawdę, no co, no... się zmienia wszystko. Tak jakbym wyszedł i czytał dowcipy na scenie z książki, no to tak to wygląda, no.
Okej, są satyrcy, którzy fajnie potrafią ugryźć ten temat, natomiast ja też nie chcę tego, co wspomniałem wcześniej, że właśnie widzowie są, ta media, ta polityka, to wszystko w gazetach, to narzekanie i ja chciałbym, żeby właśnie widz, który przychodzi na mój występ, żeby właśnie się odciął od tego, żeby to był ten godzina, półtorej godziny spektaklu, gdzie po prostu o polityce w ogóle nie myśli i wychodzi pozytywnie nastrojony, no. Oscar goes to... Czym się różni kobieta od mężczyzny? I od razu wyjaśniam, jest tak, że jak kobieta wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, ładnie wyglądam. A jak facet wychodzi po pół godziny z łazienki, to mówi: kochanie, na razie tam nie wchodź. Panowie, powiedzcie mi jeszcze, czy dużo czasu spędzacie na pracy? Bardzo dużo czasu spędzamy na pracy, samo to się wszystko nie robi, tak jak niektórzy twierdzą, że to się samo napisze, samo się przepróbuje i samo się zagra później, dlatego my pracujemy długo w trasie, jak przyjeżdżamy już do domu, to też zaraz nas nie ma, bo spotykamy się na próbach i piszemy nowe rzeczy, a Andrzej pokazał swoją sztuczkę i znikł. Proszę tutaj kombakać, bardzo proszę. Tak, on wszystko dobrze powiedział. I teraz jakby straciłam wątek. Praca. Praca, bez pracy nie ma kołaczy, bez kołaczy nie ma pracy. Musimy kończyć, panowie. Bardzo mi było miło. Bardzo miło. Dziękuję również. Pozdrawiamy. Dlaczego musimy kończyć? Bo zaraz występ, jeśli o to chodzi. Bo pani dyrektor... No właśnie, tutaj żeby to nie było... Bo nie, oczywiście zaraz mamy występ wspaniałego kabaretu Smine, na który serdecznie zapraszam. A teraz sobie zrobię jedną fotkę, sobie zrobię stopklatkę. Ale ruszajcie się trochę, ja sobie stopklatkę wybiorę, nie? Pa, pa.